No. Ale bardzo? Ale nie, bo powiedziałam, bo Wojtek się zablokował w Phasmofobii. Dostęp do jego mikrofona, wiem, no może widocznie Phasmophobia ma ochotę na jego mikrofona. Dobra, nieważne. A, dzień dobry, dobra, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, jest ze mną Guga, Tomek i Ula. Cześć, jesteśmy. Intro. I witamy w kolejnym odcinku z Phasmofobii. Pełnym składem jesteśmy na Asylum. I dzisiejszym duchem jest John Curry. Alone albo do grupy. Co mamy? Escape Ghost During Hunt, Salt i Ghost Event. Ja mam pipi bubu. Kto idzie, jak jest, idzie, z kim jest, idzie? Jest kto ma aparat? Ula? Ja mam aparat, gdzie jest laleczka? Ale jest laleczka? Tak. O, ale kicha. A gdzie są? No czekajcie, sprawdzę. A co? Chciałeś już w ręce trzymać lustro? Ale lustro by było, chociaż w sumie tutaj to... No tutaj to by się średnio. Korki są na piętrze tu zaraz obok. Masz pikadełko, Ula? Na lewo czy prawo? Ja mam termometr. Ale co? No to chodź. Będziemy w prawo. Korki? No. Korki są tutaj na... jak się wchodzi za ladą. Ej, musicie mi powiedzieć, że jest hand, bo ja, jak będzie hand, bo ja nie słyszę gry w ogóle. Dlaczego? Też... Czemu? Nie wiem. Znaczy nic się nie dzieje, Ula, żeby słyszeć jeszcze. Znaczy słyszę... Ej, nie, no dobra, słyszę krok. Gdzie są te korki? Flipupu. Ja tych korków nie umiem szukać. Ale to jaki jest sens chodzenia mojego z termometrem, skoro nie ma korków jeszcze? Już są. Już do nas sens życia. Już włączyłem. Chyba że robimy tu, Ula. Tak, także my się, słuchajcie, rozchodzimy, rozbiegamy, a wam oczywiście przypominam o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji dla zasięgu. Wpadnijcie na wszystkie socialki, linki macie oczywiście w opisie. I Aga, przekazuj. Pałeczka? G2. Tak, na G2 też was oczywiście zapraszamy, po promeczki. Tak. Jadalnia chyba czysto. Ej, poczekaj, bo mi to spadło do 8 stopni. Też mam 8 stopni, miałem. To jest źle? Ja nie widzę. Are you close? Ej, Ula! To, co? Mamy go, mamy go. Dziękuję. Po której idzie? Na prawo. Boże, na prawo. To na lewo, na prawo, do dołu, do góry. Koło zejścia schodów do piwnicy. Ale Tomek, to są... Ja się zgadzałam, tu jest 13 stopni. Gdzie jesteś? Ja wyjdę. Ile masz lat? Nie pokazuję X-a. Widziałam, jak spierdajałeś, żeby się schować. Kurwa. Co, tutaj gdzieś coś? Nie, obok. Tylko sprawdzam ten pokój tutaj i na prawo. Gdzie jesteś? Are you close? Ile masz lat? Old! Gadadełko mi nie działa. Ale ja mam tu 12 stopni. Are you close? Idę po stafy. On dalej tu mi rusza. Are you close? Stawiam to i zostawiam aparat. Którym drzwiami mam tych drzwi? How old are you? Nie, ty mi nie. On cały czas rusza jednymi tymi samymi drzwiami. Więc on będzie albo tu, albo po drugiej stronie pewnie. Nie no, stopnie, jeżeli chodzi o temperaturę, to tu jest 12, 10. Wyprzedziła, zium, wyścigówka. Na korytarzu jest 7,5. Mam dirty water, możesz tutaj podejść? Tomek, ja tam wyrzuciłam przed drzwiami aparat. Dobra, biorę, gdzie ty jest? Działasz tą dirty water. Tutaj, na twojej rechce. Powiedz, co bierzesz, zanim zaczniesz na mnie do mnie po polsku, chłopie. I mnie tuningować. Cofnij się, tutaj. To chodź się podzielimy, ty weź kamerę, ja wezmę te... Jak się nazywa? Nie wiem. Co trzymam w łapce? I wezmiesz tę książkę. No te, docy. Wzięłam. Aha, no... Are you close? No już teraz nie upuszczę, już teraz za późno. Ale my chodźcie podzielimy, bo zawsze bierzemy to samo. Dobra, to ja biorę to. No tutaj jest jeden mózg Phasmofobii. How old are you? Tak, bo my to jesteśmy te... busiary. I one are you close? Cztery ucieczkary. No. Zgasił mi światło. Może głowa mnie zaczyna boleć, to niedobrze. Dobra, to migasz latarką? 6 stopni tu jest, 4 stopnie. Więc on chyba 3 stopnie. Ale poczekajcie, gdzie? Tutaj, Agnieszko, gdzie w tej pralni. Pstrykadełko, zobacz, bo on teraz pstryknął światłem, wiesz? Gdzie tu? I chyba mi na korytarzu przyleciał. Są jakieś te? Ale to jest może zrobić zdjęcie tego. A na drzwiach? Z jednej i z drugiej strony? O, na dole, na dole, na dole. Tutaj aparat leży jak coś. Tak, dowody, odciski palców, dobrze. Dobra, rzucam aparat. Rzucaj. Ja jeszcze książkę kładę. Ucieczka. Ucieczka. Dobra, kulmen. Dobra, ja faluję Ulę, czyli przetrwam. Are you close? O, idę po stafy. Can you hear me? How old are you? Ja! Kto zrobił? Kur... Aga? Wiecie co, on chyba nie jest jakoś gadatliwy zbytnio. Ej, dzwonił u was ten? Był dzwonek, no. Tomek, czy ty macałeś? Przyniosłem. Ale macałeś, czy tylko przyniosłeś? Co ja mam wziąć? Aparat może, bo nie mam. Wow. Tak profesjonalnie, kamery to jeszcze nigdy w życiu nie ustawiłam, nie? A co? Daj mi spokój. Nie widać? A nie, dobrze widać przecież. Dupa widać, nic. No, ja widzę pokój cały. O co chodzi? No ale te docy to tak średnio. Agnieszko? Co tam? Masz weź aparat. Patrz, ja biorę to. No dobra, no. Patrz, mam to i mam to. No ja mam to i mam to. To weź kruca. Dobra, powiedz mi. Z aparatu? Ale nie mam zapalniczki. Nie, a macie fioletkę? Tak, bo jak chcecie sól sypać, to tą. Tak, trzeba mieć. Czyli słuchajcie, czyli my co mieliśmy w końcu? Fingerprinty na pewno. Fingerprinty, no. Coś jeszcze było? Nie. Nie. Dobra, to Aga mam tak. Mam tampona z ogniem. A z gdzie... To brzmi niebezpiecznie. Co? Idę z jeszcze jedną kamerą. Aparatarza masz? Nie mam, no przecież nie rozdwoję tyle. To ja wezmę... No czemu nie wziąłeś aparata? No bo ty wzięłaś. Jakaś świeczka, nie, coś tam jest? Po. Nie, o to jak mam ci wziąć, Aga, tampona? Bo musiałbym latarkę się pozbyć. Ale nie mam tamponie. Kruca. A kruca! Jezus, mówię kruca, ten bierze tampona. No, a przez te twoje huragany ostatnio wszystko mi się z tamponem kojarzy. Kruc, już. Co jest, kuźwa? Wziąłem kruca. A aparata masz? Tak. Wiesz, tam leżą dwa aparaty. To ja wezmę książkę jeszcze. Chyba, książka jest. Książka ale to ja wezmę jeszcze jedną i może też jeszcze wezmę kruca. Dobra. 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 Dobra, dobra. Ale, ale. Znaczy posiedzę generalnie... Ej, tutaj są fingerprinty, tu są. Gdzie? Na początku. No, patrzcie na to. Aga, oczywiście. Ale wy pamiętajcie, że to jest profesjonal, więc... 2, 3, 4, 5 palców. On musi zmienić room. Tu jest. No niekoniecznie, trzeba sprawdzić temperaturę, czy jest nisko. Ale nie, chodzi o to, że dlaczego on tu zma... On tu rzuca czymś. Ja otwieram. Tomek otwiera. I zmacał? No, no chodźmy. Ale jazda. Ciężko stwierdzić, gdzie on teraz, bo mówię, mógł zmienić lokację. No, ja mu niosę rzeczy. Czekajcie, ja sprawdzę, czy mamy termometr jeszcze jeden tutaj, to sprawdzę temperaturę w tej łazience. Ale chyba tam w łazience został termometr, chyba. Ta, ale wziąłem nowy, więc sprawdzę, czy w tej tutaj jest jakaś temperatura. A jak posolimy tu, a go tu nie ma? No więc dlatego poczekajcie chwilkę. No. Ja dam jeszcze jedną tą i rzucę tutaj te. 6 stopni. Nie, w tej łazience jest 18, więc to chyba. No ale to dlaczego zmacał te drzwi? Chyba, że to takie ostrzeżenie dla nas. Może chodzi. To co? Jest 4 stopnie. To musi być tam Tomek, coś. Przygotuj się. Czekaj, mała. Poczekaj, gdzie? A klucz rzuciłem, dobra, no. Mam. Ty mała znów zarosłaś, mała znów zarosłaś. Tylko wiesz co, chyba latarkę trzeba zgasić, o lepiej widać. Strasznie mały pokój, nie ma jak tych kamer. No, trochę tak. Czy on może zrobić mowior pupka, kuźwa? To chuduchu daje MF-kę. A gdzie jest ta druga kamera? Tam. Ale w sumie jak on zamknie drzwi, to nie będzie widać. Jak on zamknie drzwi, to jestem w środku. Jedna jest w środku, a druga jest na zewnątrz. Nie wiem, jak je ustawić inaczej. Na 2 na 3. Nie mieliście tam hunta żadnego? Nie. A czemu zamknęliście mi drzwi? Tomek, a ty znowu tam stoisz, ty zryzykujesz. Jak ja mam tu inaczej jakoś pilnować? Jezus, Wojtek! Zawibrowało mi światło. O, mnie to nigdy nie znudzi, naprawdę. Miło. Robicie tą sól? No, on nie chodzi. Może go tam nie ma, sprawdźcie sobie temperaturę jeszcze. A czy wy wysypaliście całą sól, jaką mieliśmy? Nie, tylko jedną. Tak, jeszcze jedna tu leży. O kur... To ja Boże, nie rób tak. Ja to z Wojtek. Już widziałam mój kuźwa życie, kuźwa po 5. 5 żyć? Nie, Tomek, ja się boję, nie rób mi. Aga, trzymaj aparat, bo on tu chodzi gdzieś indziej teraz. Tam chodzi, gdzieś coś maca. A bo to Wojtek. Nie, jestem w wanie z Ulą. Aga, tutaj sprawdź temperature. Coś ty masz. To jest kurwa żart! Powiedziałam, że... Co zrobiłeś? Jezu, on nie żyje. To jest kurwa żart! Umarłeś? No i się to jest znowu któryś raz z rzędu, wyrespi się ze mnie od razu ginę. Zresztą się w nim. Wszedł do pokoju i nie tym. Ale to w tamtym pokoju. Aha. Nie, nie, tu, obok. Ja piedoję. Ale to jest, Wojtek, już któryś raz z rzędu, że one respią się we mnie i od razu ginę. Tak. W momencie. Znaczy, wiesz co, bo tak jakby ja się bawiłem laleczką, wiesz? Ja. ale muszę, Tomku, ci coś, muszę ci coś powiedzieć. Jak pokazałem Uli tą laleczkę tak po cichu, to ona pokiwała głową tak, że tak. Nie kłam. Więc to Ula. Mam nagrane. Ale Ula to jest jednak... Ja też użyłem, ale tylko raz kliknąłem, a nie cały czas. No ja 3 razy chyba. Ale ja byłem w środku, a ty się cwaniaku schowałeś. Ale to gdzie on się zres? Ja pierdolę, okej, okay, No niestety, no. Wiesz, że karma wraca? Wiem, bo zaraz jak ja mam sanizję, patrz. No wiesz jak wraca, ale... Aga, żyj szybko, żeby on nie zjadł. Już zjadłem. Ja dalej liczę na 5, bo nie chcę tam chodzić. Jesteście niepoważni. Ulo, ja tu będę patrzeć na 5. Wiesz, czy sobie iść. Dlatego oni się śmieli, cwaniaki. Nie no dobra, słuchajcie, trzeba iść zobaczyć tego ducha, tablicę mi zostaw, ja tu patrzę, wynoś się tam. I cicho, ja tu patrzę. Nie, nie musisz być, ja cię jestem... I co? Ale to dziwne, że zrespił się w tobie od razu. I to mówisz, że nie w tym pokoju jeszcze na dodatek. Nie, no zobacz, gdzie truchu leży. A tu trzeba zrobić zdjęcie. A może to tak działa, że jak laleczka jest, to ten. To ona się respi jakby w kimś. Nie wiem, od następnym razem sprawdzę w tobie. Znaczy na tobie. Co nie rzutuje, 2 szpilki mu wsadziłam i nic nie zrobił. Tak chcę tylko powiedzieć. Chociaż. O. Nie zadziałało. Nie, dobra, jest temperatura niska, ale który duch nie lata? Co to znaczy? Co się nie dotyka soli. Oprócz tego, że lata. O może. Nie wiem. To nie żołtuje, że spróbowałam wsadzić 2 szpilki i nie zadziałał. Bo to boję się tam iść, nie chcę tam iść. Bo ta sól to tutaj w ogóle, tu jest niższa temperatura, jakby był Wojtek. Tu duch. Ale... No może tam do Tomka go tam zjechał. Tutaj? Ula jest gdzieś. Nie, no tu jest... Uciekam do busa. 14 stopni, on dzwoni w ogóle w innym pokoju. A przysięgam, ja dostałam zawału, nie? No ja słyszałem. Jak już widziałem, że ta szpilka wchodzi w serce, to było tylko takie a! Kurde, ale go wygięło. Ale Ula oczywiście główeczką kiwała. Ładnie, Ula. Słuchajcie, tu jest drugi pokój, w którym jest 6 stopni. Halo? Gdzie? No co, ja ci nie pomogę, więc nie haluj z kamerą. Teraz. Tu jest drugi pokój, w którym jest 4 stopnie nawet. 3. Gdzie jesteś? W tym naprzeciw. Tutaj. Tu. Jest 6 stopni tutaj w tym pokoju. 7, 4 były przed chwilą. MF-ka może być, odciski palców mogą być, wszystko może być. A może być na korytarzu jest 12, czyli... No, teoretycznie może być tutaj. Gdzie wy jesteście? I gasi światło, powinna być UV light na tym. Tak jest, robię zdjęcie. No. Ej, tu? Gdzie? Tam, w tamtym pokoju. Tu? Tak. Tu? Nie, tu. Are you close? Are you close? How old are you? Nie, Spirit Boxa bym odhaczył zupełnie. No. Co tam jeszcze można? Dowód ucieczka? Wezmę dowód jeszcze. Najgorsze jest to, że nic nie mogę zrobić, na tej tablicy nic się teraz nie dzieje. Write something in the book, please. Nie wiem, postarzyć Wojtka. A ty Tomek orbów nie widzisz, nie? Nie, na ekranie widzę cały ekran biały. Taki ice cream. Ice cream? Nie ice cream, a ty znowu o lodzie, ja nie wierzę. Nie no, myślałam, że ice cream mówisz, o co ci chodzi. Są orby. Są orby? Mhm. Tak, może być EMF-ka, wpis duchy nie będzie, może być niekoniecznie temperatura. Wpis ducha, Tomek. No są wrzucone 2 książki. Ale to dalej może być mimik. Aha, że chorzy orby. Mhm. I mogą być dodgy. Ale fingerprintsy są, czyli... No, ale... a fingerprintsy są na mimika. No są na mimika właśnie. No orby są. Ty udaje. O Boże, on udaje. Nie no, może nie. Spirit Boxa bym wykluczył. Na pewno? Raczej tak. Docy były. Były? Docy? Jezus Maria, aż się zlękła. To Banshee. Tak? Nie wracam. Ale mogą nie być orby, więc jeszcze może być Phantom albo Gorio. Ale nie no, jak zaznaczysz... A nie, dobra, piętniczy, dobra. Jak zaznaczysz, to jest wszystko... No dobra, ale słuchajcie, mamy jeszcze w razie czego mamy jeszcze... Ale nie ufajcie mi tak, popatrzcie na te docy. No ja ci ufam. O, no przeszedł, no. Przeszedł, tak? O, dobra. Skrybaniutki ty. A chociaż czekaj, zobaczę jeszcze, czy są orby. Są orby. No to jeszcze to przejście przez sól. Wojtek. To przecież specjalnie to zrobiłem. To znaczy nie, ja mówię, ja żeby nie sprawdzać, bo ja czasem coś zobaczę kątem oka, ja nie wiem co to było. Wojtek, chcesz posolić? Możesz dać, ale ktoś musi z aparatem pójść, bo nie mam. A ja mam ten, na tym fioletkę. No to chodź. A czekaj, ile mamy mózgu? Spokojnie. A i tak zostały jedne tabletki. Przecież to jest Banshee, więc... Cię kurła. A Wojtek, którędy ty idziesz? Basiura pierwszy na mnie się napaliła, teraz ciekawe na kogo. To jest tam... Czemu wy tak wolno idziecie? Masz problem do naszego wolnego chodzenia? Nie, po prostu Wojtek wam już skinął. W prawo, w prawo, lewo. Tutaj. No tu, po prostu. Na lewo. Czy ktoś zrobił dead body? Tak, bo... no nie. Wiem. Nie wiem. No. Jezus, Wojtek, ty duchem jestem. No, ale to poczekajcie, do docy trzeba zabrać, no co wy? Skąd się kuźwa wziął, ja pierdolę. Aga, docy ściągaj. Mogę trafić w docy. Już zabrałem. Aha, aha, aha. O chuj, widzę. Ty, kretynko, chodzisz przez ściany? O, to jest ten... Znam cię? Poszedł do piwni. Jesteś w piwni? Ale on nie wie tymi drzwiami. Ja mam kuźwa dość. Chyba nie jestem gotowa na dzisiaj. Wraca z piwni. Aż gdzie wlazłam? Tu się widzę. A w sumie ja mogę gadać przecież. Nie wykrywam. Nie, przekuźwa tą grę, kurła. Mówię, ale on ma odgłosy, on ma nowe odgłosy chyba. Wrócił do swojego handrumu. Słychać go. I z niego znowu wyszedł. O, długi hand. Taką dyszę. On jest na stołówce. Idzie do kuchni. I widzi Wojtka. Jak to? Oj, oj tak, widzi Wojtka. O tak, po Wojtku. Papa Wojtuś. To chyba karma. Kurry. To chyba jest karma. Ale przychodzi przez drzwi, bo nie otworzył w ogóle drzwi. Zamknąłem mu drzwi i przeszedł. To już koniec? Tak, już po Wojtku. Ula, ja ci coś powiem. Ucieczka! Ucieczka. Kuźwa, nie się ciągnie. Ciągnij. To jest karma. Z pokoju nie wyjdę. Ale bardzo długi chat był. Ale Wojtek, widzisz jaki jest karma? Tak. Karma z bitch. Czasem tak nie pan. Wierzę. Ula, nie wracam, nie. Tak, właśnie, też mam tak, no właśnie, no. Pa, duchu, było miło. No cześć. No ale to ani soli. Ale Banshee chyba nie przechodzi przez... Ja nie pamiętam, jak to było. Pieprzyć jakiś during hunt, pieprzyć witness. Kuźwa, wypidaj. Aga, ciśnij guzik. Pieprzyć witness. No to piszę witness, uwiwam, kuźwa, wypidajać tej... Jedziemy? Jedź. Jedź, babo. Ej, nie mamy tapsów, ja mam 18, ty masz 0. Ale wiecie co, nie mamy te... Nie mamy... A wy już odpaliliście? A co? Nie, dobra, już mam. No zdążyłem kliknąć. No znaczy nie, miałem kliknięte, w sensie. Co wy... Wojtek, co ty robisz za zamęt? To Aga robi zamęt. Odjeżdża, nawet się nie pytają, co mamy zaznaczone. No pytałaś, co odjeżdżasz. Nie słyszałem. Zabraliście busiary, to się teraz proszę nie awanturować. Jezu, ty masz szczęście, że akurat umiem klikać. Pewnie nie będzie to Banshee, nie? Ostatnio ktoś w komentarzach pisał, że... No, 37. 225. Resumę. Trudno. Ula, jesteśmy dobre w tą grę. Też zostałem 37. Także widzisz, tak jak odwaliliśmy kawał roboty, umarliśmy. Kuźwa, Wojtek, ty największy, wiesz? No. Tam zbił kuźwa na ciemniżki. Wojtek tam wciskał. Tak. Okej, moi drodzy, dobra. My wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Słyszymy się w kolejnych odcinkach niebawem, a ze mną byli Agnieszka. Byłam. Ula. Byłam. I Tomuś. Byłem. Także trzymajcie się do następnego. Cześć i pa, 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 pa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.